Pomysł nagrodzenia wybitnych uczniów zrodził się przed 2 laty. Była to inicjatywa Komisji Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu. Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli wykazać się średnią ocen co najmniej 5.0 oraz wzorowym zachowaniem. Musieli też być laureatami lub finalistami konkursów lub olimpiad. Stypendyści to jest grono tych najlepszych uczniów z terenu powiatu kościerskiego, z placówek powiatowych. Tutaj główną rolę grały dodatkowe umiejętności uczniów w kierunku, przypuśćmy, matematyka, fizyka, chemia, jak i również ogólna ocena ze świadectwa. Podczas Powiatowego Dnia Edukacji starosta kościerski tradycyjnie nagrodził też dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Trzeba być wszechstronnie zarządzać swoją placówką, współpracować z organem prowadzącym i być kreatorem jakby nowej jakości dla placówek. W tym roku dla nagrodzonych przygotowano niespodziankę. Był nią występ grupy Melkart Ball, laureata programu Mam Talent TVN.